Cześć, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Mathion i witam was już w 21 odcinku z serii Zagrajmy w Super Mario Galaxy 2. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie świat numer 5, w poprzednim skończyliśmy sobie świat numer 4, no i co, bez zbędnego gadania zaczynajmy. Niestety zacząłem już wcześniej nagrywać, jednak tamte nagranie nie było zbyt dobre i nagrałem jedynie początek, na szczęście tam nie wszedłem do nowej galaktyki, aczkolwiek otworzyłem sobie list i był to list od księżniczki Peach, w którym dostaliśmy 5 dodatkowych one-upów, jednak myślę, że to nie było nic zbytnio ciekawego, bo to jest ten sam list, który nam wysyła właśnie księżniczka Peach. Jeśli go nie widzieliście, to w poprzednich odcinkach mogliście go już wiele razy ujrzeć, więc co, może teraz już bez zbędnego gadania zacznijmy sobie ze światem piątym, z pierwszą galaktyką z tego światu, a jest nią Space Storm Galaxy. No widać, tu jest jakaś dziwna budowla i wokół niej jakiś prąd po prostu. Jakieś kule z prądu. Follow me, Bob Omp. Będziemy mieli do czynienia pewnie z bombami, bo tak się nazywają te bomby w Mario, czyli Bob Omp. Tak jest. No widzimy, faktycznie pogoda jest taka wietrzna, burzowa. Ciekawa muzyka. I mamy takie pierwsze kulki elektryczne. Nie pamiętam, czy już poznaliśmy tych przeciwników, ciężko mi stwierdzić, ponieważ dawno nie nagrywałem, szczerze powiedziawszy. Chyba miałem najdłuższą przerwę od nagrywania tej serii, bo wcześniej sobie nagrałem dużo odcinków na zapas i po prostu no, mogłem sobie na takie coś pozwolić. Także tak, tu będziemy musieli wykonywać idealne skoki. Jeden sobie taki wykonałem. Są ruszające się platformy i stojące platformy. Dobra. Jest to sekcja 2D, nie powinno być tu jakichś większych problemów. Chyba, że gdzieś jest tu Comet Medal, to już inna sprawa. A dokładnie jest. Wow. Było blisko, aż mi się odłączył pad. Dobra, teraz pytanie, jak dostać się do tego medalu. Zapewne w taki sposób. Zrobimy sobie log jumpa. To, żem się wrobił i spadł na prąd. O nie, będę mieć 1 HP. Dobra, trudno. Jakoś sobie odzyskamy. Mam nadzieję taką. I to, co się stało przed chwilą, mnie trochę zaniepokoiło, ponieważ pad mi się rozłączył, w sensie nunchuck. Okej, tutaj mamy bombę. I z tego co wiem, musimy ją chyba przeprowadzić. Tak jest. Po prostu ona będzie za nami podążać. No właśnie, i nie możemy doprowadzić do tego, żeby ona spadła w przepaść. Tylko musimy sobie za jej pomocą odblokować, tak, przejście sobie tutaj, dokładnie. Które jest tutaj. Ha! Ona nam rozwali tę szklaną kopułę i dzięki niej możemy się tutaj dostać. Teraz pójdźmy sobie do tego Launch Stara i przejdźmy sobie do następnej planetki. To już jest chyba ostatnia sekwencja w tym poziomie, albo przedostatnia. Znaczy, o, tam widzę, tam jest gwiazdka, czyli nie wiem, jak to określić, bo w sumie już nigdzie nie będziemy iść dalej Launch Starem. Nie, no to jest już ostatnia sekcja moim zdaniem. Tak to interpretuję. Musimy uważać, bo ci czerwoni, ci żółci, mniejsi przeciwnicy będą chcieli nas zrzucić tutaj do przepaści. Ja tego nie chcemy. No widzicie, właśnie w taki sposób. Jest tutaj też bomba. Tego one-upa nie chcę, bo oczywiście za pomocą bomb możemy sobie niszczyć takie szklane kopuły. A czyli bomba tutaj nam praktycznie nie jest w ogóle potrzebna. I mamy teraz końcówkę tego poziomu, gdzie są same te niebieskie gwiazdki, do których możemy się przyciągać. I musimy uważać na te elektryczne kule, bo to by nas zapewne mocno zabolało. Ale szybko to mi idzie. Wow. Co, to już koniec? Ale to szybko zrobiłem, rany. W ogóle nie straciłem ani jednego punktu zdrowia. Co jest? No dobra, to było w miarę łatwe, zgodzę się. Aczkolwiek i tak jestem z siebie dumny, mogę być ok? Tak jest, 69 gwiazdka, super, 3 minuty zajął ten poziom i 8 sekund. No, plus przywitanie, to już ten odcinek pewnie trwa z jakieś 4 minuty.
Patrzcie, ile teraz nowych galaktyk nam się odblokowało, wow. I możemy sobie nawet odblokować zamek od razu już. Ale nie, tego nie chcę robić, naprawdę. To jest przecież prawilny gameplay, prawilny let's play. Więc tak. Odblokowało nam się, no, 5 nowych galaktyk. Aczkolwiek zanim do nich przejdziemy, zróbmy sobie drugą gwiazdkę w Space Storm Galaxy. Przecież ja bym nie zostawił tak galaktyki niewymaksowanej. To the top of Topman's Tower. Okej. Okay. Będzie jakaś wieża. O, tutaj nam się pokazuje ta wieża. Na jakichś takich wieżach i coś ten deseń przeważnie są jacyś więksi przeciwnicy. Możemy się spotkać pewnie z jakimś bossem. Zobaczymy, no, za niedługo. Przekonamy się niebawem. Dobra. Wszystko jest dużo szybsze, zauważyliście? No, widać tę różnicę, myślę. O, jak mam się dostać do tego Lunchstara? Dobra, w taki sposób, okej. Okay. O, zbierzmy sobie te starbice, dużo ich jest. Ale to jest cholernie szybkie. Pada deszcz nawet. Ta muzyka jest piękna, idealnie pasuje do tej galaktyki, moim zdaniem. Dobra, i co wtedy z... Co się stanie, kiedy walniemy w ten przycisk? Wszystko się zwolni. Wszystko, co się dzieje, jest dużo wolniejsze. Dobra, myślę, że musimy sobie przestawić ten dźwignię, nie? Dokładnie. Zaraz musimy znaleźć taki drugi przycisk. Bo faktycznie dosyć ciężko tu jest, kiedy tu jest tak wszystko tak szybkie. A kiedy wszystko jest bardzo wolne, no to myślę, że nie ma tutaj jakichś większych problemów. Dobra, to jest guzik. Następny. No. Bardzo ciekawa koncepcja. Ała, nawet muzyka się zwalnia, nie? Jest taki efekt, że ona jest jakby taka stłumiona, no nie? Wiecie, co mam na myśli? Na pewno wiecie. Dobra, następny guzik. Tutaj się zdecydowanie przyda. A możemy zrobić tak bez problemu. Wlecieć tutaj i polecieć sobie tu. To jest jakaś rura. Wejdźmy do niej, zobaczmy. Co jest w środku tej rury. A, jakiś bonus, dobra. Monetki? Tak, monetki. Ale to chyba nie będzie głodnej lumy z monetkami. Przynajmniej tak pamiętam. No się przekonamy za chwilę. Nie, tu nie ma głodnej lumy. Wow, wow, wow. Ten błąd może mnie dużo kosztować. Tak, nie zbiorę wszystkich już. Co się stało? O nie, zbugował mi się pad, czekajcie chwilę. Tak, bo ten kabel już coś mi się psuje trochę od nunchaka, to jest przykre, wiem. Ale mam nadzieję, że się nie zepsuje nagle w środku serii. To by było smutne. O, 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 o. Dobra, zwolnimy sobie czas. Bo zdecydowanie tutaj wszystko za szybko się dzieje. Dobra. Gdzie mam iść, lewo czy prawo? To chyba nie ma większego znaczenia. Byleby do góry. Nie, nie chcę być zmiażdżonym. Nie, Mario! Jak mogłeś? Ja cię. Ale fail. Ale głupi, beznadziejny fail. Ale to jestem cały ja. Ważne, by to nie zginąć, bo to by było mega głupie zginąć w tej... No, dosyć prostej gwiazdce. No nie, zaraz się odezwie, jak zwykle pewnie zasada paradoksu. Wolałbym nie. Dobra. No nie, co ja żebym zrobił? Dobra, jest. Już gwiazdka jest. Dobra, może to nie jest boss, ale... No musieliśmy kogoś zabić. A, dobra, wiem, o co chodzi. Bo tu się spawnuje taki co ten. Co jak go walniemy, to właśnie on robi się taką trampoliną. Ciekawe. No nie, tak szybko idą mi te gwiazdki, że znowu będę chciał zdobyć 3. Ale ten odcinek będzie zaś trwał bardzo krótko, no więc... Pewnie zrobię 4 czy coś, nie wiem. Nigdy nie mogę się zdecydować, zresztą już ta zasada 3 gwiazdek na odcinek już dawno nie istnieje, moim zdaniem. Tak więc co, pierwszą galaktykę sobie zrobiliśmy w tym świecie. Bardzo się cieszę. Przynajmniej na razie, dopóki nie spadnie tu gwiazdka. I teraz dopiero tu będę mieć zagwozdkę. Głodna luma ile chce? 1500 starbiców, wow, sporo. Mam dopiero 900 niecałe. Dobra, więc co my tu mamy? Mamy jakiś zamek z grawitacją, mamy jakąś duchową galaktykę. Dobra, sam wybrałem.
piramidę mamy jakoś i mamy jakąś galaktykę połączenia lodu i ognia, i lawy. Także w sensie sam wybrałem, miałem na myśli to, że niechcący tutaj przyjechałem joystickiem. No najwyżej los tak chciał. Dobra, Squeezards, to brzmi jak jakiś potwór, boss. I taki tutaj również będzie. Ja wam zaraz powiem, co mnie najbardziej bolało w tej galaktyce. Dobra, tu jest boss. Bolało mnie najbardziej w tej galaktyce to, że tutaj jest piramida, nie? Ja patrząc na tę piramidę, myślę, że... O! Druga gwiazdka to będzie gwiazdka w piramidzie zapewne. A tutaj największe rozczarowanie. Nie ma tu żadnej gwiazdki w piramidzie. Ale jaka dobra to by mogła być gwiazdka, nie? Jakieś takie podziemia. Właśnie jakieś takie lochy w piramidzie, kurde, labirynty. Ja nie mogę. To mnie zawsze w tym bolało. Jest to trochę smutne, zgodzę się. Aczkolwiek ta galaktyka nawet bez tej piramidy jest całkiem okej. Tutaj mamy ruchome piaski. Na szczęście one nie mogą nas do środka wsysać. To jest spory pozytyw. Dobrze, przed siebie, no nie? Tylko, żeby unikać tych ognistych kul. Uwaga, co tutaj jest? Okej, jakiś bonus. W sumie czego mogłem się spodziewać? O nie, dużo monet. Co to oznacza? Ale tutaj też chyba nie będzie tego, głodnej lumy. Tak mi się wydaje. To po co są te monety? Po prostu, żeby mieć? No dobra, w późniejszym etapie gdy się przydadzą, pewnie. Dlatego są takie bonusy. Dobra, chyba na pas sobie zdobyliśmy. Rany, gram jakieś, nie wiem, 15 minut, a mam już 13 one-upów. Chryste panie, jak to łatwo się zdobywa. Po prostu jestem taki dobry, nie? Nie, no żartuję oczywiście. Ała, to zabolało. O, tu już jest lunch stary, okej. Okay. Polećmy sobie. 4 pochodnie. Gdzie to nas przeniesie? Wow, ale te piaski są szybkie. Jeszcze pod prąd musimy iść, ja nie mogę. Jak będziemy robić long jumpy, będzie nam dużo prościej. Ja bardzo często nie potrafię się wysłowić. O, jest Comet Medal. Super, zaraz sobie go weźmiemy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wow, 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 wow. Zrobiło się trochę niebezpiecznie, muszę przyznać. Dobra, jest Fire Flower. Za jego pomocą możemy sobie niszczyć te kaktusy bez kolców. Nie wiem, jak to nazwać. A zabijmy sobie tutaj wszystkich. Tego też. I jeszcze tę kurczatkę. Brawo. Kurde, mogłem podpalić jeszcze te pochodnie. No nie, jednej nie podpaliłem. Ciekawe, co za to bym dostał. Pewnie one-upy czy coś. O, możemy sobie wskoczyć na te bloczki. Tak jest, brawo. Dobra, mamy checkpoint, jest lunch star. Lecimy sobie, juhu. Oj, to będzie super. Widzicie? My teraz będziemy właśnie zjeżdżać, tak. To jest gigantyczna zjeżdżalnia po prostu. Tylko, że ona będzie się robić coraz bardziej węższa. Będzie się zwężać. I będzie po prostu coraz bardziej niebezpiecznie. Będzie to od nas wymagało trochę więcej precyzji. A tutaj nacierają na nas jakiś walec z uśmieszkiem. Ale to jest raczej taki uśmieszek w stylu no chodź, zabiję cię! Nie będzie boleć! Ale jesteśmy daleko już od czubka tej piramidy. Oj, mówiłem, że będzie się robić coraz bardziej wąsko. To wymaga trochę precyzji. Wow, ile już mam monet z tego poziomu, o kurczę. Ile mam monet? 80, o kurde. Imponujący wynik, muszę przyznać. Nie wiem, do czego mi się to przyda. W tym poziomie chyba do niczego. O, jest tam głodna luma. Kupować sobie coś? Nie. Nigdy sobie nie kupowałem, to teraz sobie też nie kupię. Po co? Ale to no... Raczej się już... Nawet jakbym wam o tym nie powiedział, że to nie jest arena, to byście się domyślili. Nawet muzyka przestała grać. Ho, ho.
Jest to... Uwaga! Taki żółty typek, którego będziemy musieli zabić za pomocą Fireflowera. Jakaś dziwna muzyka tego Fireflowera, czajcie? Będziemy musieli chyba mu do buzi po prostu trafiać tymi fireballami. No dawaj, jeszcze raz. Luigi, jeszcze raz. Brawo. Czyli musimy 5 razy go trafiać? Nie zapominajmy, że Fireflower ma ograniczony czas trwania. Więc musimy się zmieścić w czasie. Aj. No. Teraz źle wymierzyłem. Oprócz tego, że rzuca jakieś kule z piasku właśnie, z czegokolwiek to jest, to jeszcze rzuca te kolczatki. O nie! Czemu tak szybko zamknął buzię? Cholera. A ja za szybko biorę chyba te Fireflowery. Chociaż nie wiem. Dawaj, Luigi! Brawo! Brawo! Jeszcze 2 razy? Nie! Co się stało? Jest, dobra. Jeszcze raz chyba go musimy walnąć. O, napas zdobyłem. O nie, teraz ma jakieś działa dodatkowe. To mi się nie podoba, to nie wygląda zbyt sympatycznie. Luigi! Musisz go zabić, rozumiesz? Nie, jeszcze jakimiś bombami rzuca! O co tu chodzi? No nie! Akurat zapnął buzię, a już mu leciał tak... Idealnie ten fireball. Ja nie mogę. Dobra, kiedy rzuca bombami, to praktycznie od razu otwiera buzię. No i znowu. Powtórka tamtej sytuacji. Żałosne. Jezu, ile jest tutaj już tych kolczatek, to mnie niepokoi. Dobra, zrobimy to na ruchomych piaskach. Ryzyk fizyk. Nie! Nie, ja nie mogę! Co jest ze mną nie tak? Już jest za dużo tego. A, bo te działa chyba też można zniszczyć. Dobra. Au! No i znowu się nie udało. Ja nie mogę. Coś jest ze mną nie tak, poważnie. No dawaj, Luigi. Zbyt się emocjonuję tą walką. Teraz się uda, mówię wam. No kręć się, Luigi. Nie, nie. Nie. Mam 1 punkt zdrowia w ogóle, co jest? Wiecie, co mi najbardziej wadzi w tej walce? To, że ja, ruszając tym głupim padem, jakoś po prostu nie potrafię regularnie rzucać tymi kulami ognia. Po prostu mi to najzwyczajniej w świecie nie wychodzi. O co tu chodzi? Czemu on przestał rzucać? I czemu on nie otwiera buzi? Muszę rozwalić jego działa? Halo? Panie? Co tu się dzieje? Tak, musiałem rozwalić jego działa. Okej. No dawaj, Luigi! Luigi! Ostatni raz! Jezu, udało się, Boże. To nie była ciężka walka z bossem. To wina mojego pada, okej, nie mnie. Nie no, żartuję, między innymi też moja, oczywiście. Tak w 90%, a w 10% pada, ponieważ... No ten kabel coś szwankuje i po prostu kiedy... kiedy kręciłem moim Wii Remote'em, to nie wylatywały za często te fireballe. 71. gwiazdka, brawo. 30. Comet Medal. Chwila, bo może spadnie jakaś gwiazdka. Wtedy bym sobie na spokojnie taką zrobił. Jak żadna nie spadnie, to nie wiem, czy będę robić zwykłą. Ale no nie spadła, jak widzimy, bo jest ta scenka z Luigi'm, że nam dziękuję i tak dalej. A ja w tym momencie zobaczę, ile trwa ten odcinek. Dobra, 20 minut. No, zwyciętymi scenami oczywiście będzie to trwać troszkę mniej, aczkolwiek ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnych odcinków. No i cześć! Yo! Siemano!